Rosjanie oskarżają Polskę o rasizm. Reaguje Szefre Rosja oskarża Polskę o rasizm na granicy. Szefre, to propaganda. Żykomą dyskryminację afrykańskich studentów na granicy polsko-ukraińskiej skomentował przewodniczący Rady Europejskiej. To rosyjska propaganda, powiedział w niedzielę w wywiadzie dla Radia France Inter Charles Michel. Przewodniczący Rady Europejskiej rozmawiał w niedzielę z Radiem France Inter. Charles Michel skomentował doniesienia o rasizmie wobec afrykańskich studentów uciekających z Ukrainy. Rasizm na polsko-ukraińskiej granicy to rosyjska propaganda, powiedział. Wojna w Ukrainie. Rosyjska propaganda uderza w Polskę? Rosja uruchomiła wrogą propagandę, aby spróbować zaszczepić podejrzenia. Wątpliwości w krajach afrykańskich w czasie, gdy prowadziliśmy dyplomatyczną batalię w ONZ przeciwko wojnie na Ukrainie, skomentował przewodniczący Rady Europejskiej. To prawda, że po stronie ukraińskiej przez kilka dni stały bardzo długie kolejki na granicy, bo Ukraińcy chcieli ustalić, kim byli ludzie opuszczający terytorium kraju, przyznał Michel, który w środę udał się na polsko-ukraińską granicę. Zapewnił, że ani po stronie ukraińskiej, ani po stronie polskiej nie dochodzi do świadomej dyskryminacji kogokolwiek. Trwa rosyjskie oblężenie. ONZ chce natychmiastowego zaprzestania stosowania siły wobec Ukrainy. Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło w środę rezolucję, która domaga się od Rosji natychmiastowego zaprzestania stosowania siły wobec Ukrainy. Dokument przyjęto przytłaczającą większością 141 głosów za, przy 5 głosach przeciw i 35 wstrzymujących się, z których prawie połowa pochodziła z krajów afrykańskich.